Święty Jan Eudes powiedział, że kiedy Bóg gniewa się na swój lud, zawsze mu zsyła karę. I pisze, tą karą to są źli kapłani. Oto co napisał w książce Kapłan, jego godność i obowiązki. Bo tu udowadniam, że ta zapowiedziana kara to jest sekularyzacja duchowieństwa, apostazja, odejście z kościoła. A jeśli nie ma karmicieli, nie ma kapłanów kościoła Chrystusa na ziemi, no to świat się strasznie psuje. Świat się niszczy. Stąd papież Jan Paweł II nazywa ten stan cywilizacji cywilizacją śmierci. Oto słowa świętego Jana Eudesa. Najbardziej widoczną oznaką Bożego gniewu i zarazem najstraszliwszą karą, jaką może on wymierzyć światu, jest sytuacja, kiedy pozwala on, by jego lud wpadł w ręce ludzi, którzy są duchownymi bardziej z nazwy niż z uczynku. Kapłanów okrutnych, jak drapieżne wilki, jak ludzi, którym brak miłości i oddania powierzonej im owczarki. I tu nam z pomocą przychodzi stan myślenia papieża emeryta Benedykta XVI, jego pierwsze kazanie z pontyfikatu. Panie, daj mi siłę, abym mógł wyjść naprzeciw stada wilków. Tak więc nieprawość życiu kapłanów są chłostką wymierzoną ludowi w konsekwencji jego grzechów. Dziś to jeszcze poszło dalej, bo moi drodzy, ta reforma poszła w tajemnicę wiary, w tradycję. Dlatego to, co widzimy, Bóg podejmuje i daje karę. Kara nie jest na zniszczenie, kara jest na nawrócenie. Inną formą kary, co mówi ojciec Benedykt Redemptorysta Rosario, może być, że Bóg pozwoli na niszczenie kościołów, miejsc świętych. O tym on już pisał przed kilkudziesięciu laty, kiedy Bóg pragnie okazać stanie niezadowolenie nieposłusznemu ludowi, zwykle odrzuca święte dary, jakie mu on znosi, a niekiedy nawet zezwala, by mu by zabrano lub zniszczono ołtarze i, moi drodzy, święte ołtarze. Po skończeniu soboru rozpoczął się etos ogromnej kary dla Kościoła. Choć Sobór Watykański w wymiarze myśli przewodnik jest czysty, jutro wam pokażę to, co mówił ojciec Pio, gdzie zostały powprowadzane przeszczenie, poprzez które szatan wlewa wątpliwość w Kościół Święty. Dlatego po 10 latach, od 1967 roku zaczyna się spełniać proroctwo siostry Łucji, która mówi, Bóg ukaże świat. I to w sposób straszliwy. Kara z niebios już jest bliska.